kochani, witam Was ponownie na moim kanale, na kanale Faux Premier. Serdecznie Was zapraszam na nowy odcinek, a dzisiaj będziemy się zajmować takim stereotypem, jakie zapachy dla blondynek, a jakie dla brunetek. Myślę, że to jest ważny, taki fajny temat do przegadania, także koniecznie zostańcie ze mną i nie zapomnijcie ścisnąć oczywiście subskrypcji. Powiedziałam, w intro dzisiejszy odcinek będzie taki trochę stereotypowy, a mianowicie chciałabym się zająć tutaj taką klasyfikacją zapachów dla blondynek i dla brunetek, jak to jest, jak to my konsultantki dobieramy itd. itp. Ale słuchajcie, ja sobie tu przejrzałam taki bardzo fajny artykuł, kiedy dokonywano tutaj takiego zróżnicowania właśnie na zapachy dla związane z kolorem skóry, czyli dla białych, dla ciemnych. Oczywiście to jest związane z pH skóry, z kwasowością tutaj i jak te zapachy leżą. Też to są kwestie hormonalne też czasem, więc myślę, że warto tutaj coś takiego wspomnieć, ale oczywiście należą tutaj one do takich właśnie stereotypów i są uwarunkowane też genetycznie. No ale słuchajcie, fakt faktem jest, że na co dzień tak dla nas i dla ludzi, którzy odwiedzają i kupują perfumy, jest to dość ważne zagadnienie i rzeczywiście z moich obserwacji ja mogę powiedzieć, że osoby innych nacji, jak na przykład tutaj kobiety Arabki, bardzo chętnie sięgają po bardzo takie zróżnicowane, ale mocne zapachy. One się w nich najlepiej czują. Też jest to związane właśnie z pH skóry, z tą kwasowością i oczywiście z tradycją. One używają dużo olejków eterycznych też, no i te olejki eteryczne, wiadomo, są aż na tyle mocne, że nawet jeśli podczas oblucji, czyli tutaj właśnie kiedy zmywamy, na przykład umywamy się, to ten zapach jeszcze się utrzymuje. No ale to tak woli ścisłości, takie wprowadzenie, no ale powiem Wam szczerze, że zawsze mnie ten temat intrygował ze względu na to, że uważało się, że dla osób blondynek, takich typowych blondynek, oczywiście bardzo dużo osób farbuje włosy, więc to generalnie jest taka kwestia, czy będziemy postrzegać jako blondynkę czy brunetkę. A i każda z nas ma taki etap w życiu, że jest blondynką albo rudą, albo nie wiem, w końcu wraca do swojego naturalnego koloru, koloru włosów, nie skóry. No i myślę, że z każdą z nas tak jest. Ale ja Wam powiem, że rzeczywiście przyjęło się takie założenie, że osoby właśnie o blond włosach lubią rześkie, bardziej sportowe zapachy, takie właśnie cytrusowe, lekko, bym powiedziała, klasyczne albo właśnie idące w takie lekko kwiatowe zapachy. A no i najczęściej ja Wam powiem z mojego doświadczenia, tak jest, one wybierają takie zapachy bardziej rześkie, świeże, owocowo-cytrusowe. Do takich zapachów bym na przykład zaliczyła, on nie jest świeży, owocowy, ale J'adore, na przykład tutaj Diora, czy Chanel, te wszystkie odsłony Chanel właśnie o Fresh, czy La Vive, które są bardzo rześkie, kwiatowe, lekkie, zwiewne i takie może być może odczuwane właśnie jako sportowe i takie romantyczne. Nie wiem, dlaczego właśnie przyjęło się, że takie zapachy świeże, właśnie romantyczne, takie playful, delikatne, zawsze odpowiadają osobom o jasnej karnacji i oczywiście o blond włosach. No i generalnie muszę Wam powiedzieć, że z mojego punktu doświadczenia tak jest, ale ja jestem na przykład takim wyjątkiem. Wy doskonale wiecie, osoby, które oglądają mój kanał, że ja, mimo że naturalnie mam teraz włosy farbowane, oczywiście, bo jest dużo siwych, i jestem naturalną brunetką, ja lubię jednak świeże zapachy. Więc tutaj jest jakby już taka odskocznia od tej teorii i powiem Wam, że jednak dużo osób przestaje klasyfikować te zapachy według tutaj zagadnienia, jaki kolor włosów mamy, jaki nosimy, czy ważną tutaj jest taką, ważnym, taką bym powiedziała, punktem jest też na przykład tu, gdzie ja mieszkam, jakiej jesteś narodowości, bo
powiem Wam, nie zdarzyło mi się, że kobiety czarnoskóre na przykład wybierały świeże cytrusowe zapachy. Ale generalnie może to jeszcze związane z tradycją i z tym, jak one są wychowane i jakich zapachów, jakich esencji one używają. Jest też taką teorią właśnie, że na osobach ciemnoskórych, takich właśnie opalonych skórach, lepiej sprawdzają się, wchodzi właśnie w lepszą interakcję takie gęste, korzenne zapachy. One są jakby te składniki się przerzucają i te esencje są delikatniejsze. Być może tak jest. Słuchajcie, natomiast na takich jasnych karnacjach, jasnych skórach te zapachy Eau de Parfum, one nie wchodzą w jakąś taką typową interakcję i lepiej się też na niej sprawdzają. Więc czytałam tu dużo założeń i w sumie sobie tak tutaj scrolluję ten artykuł, o którym tutaj wspomniałam, ale teraz bym też przystąpiła do podsumowania na przykład zapachów dla brunetek, bo wiadomo, że brunetki nam kojarzą się z taką energicznością, z taką zmysłowością i oczywiście być może są to osoby takie bardzo ekstrawaganckie i tu byśmy dla nich poleciły zapachy mocne, gęste, takie ociekające seksualnością typu. Ja na przykład na pewno bym widziała ten zapach La Visible Lancôme czy na przykład Victoria Rolfa w tej takiej Eau de Parfum mocnej, ekstraktowej odsłonie. Czy na przykład opium, koniecznie bym tu widziała to zmysłowe, gęste, zadziorne opium właśnie u brunetek, ale nie zawsze to tak jest, bo spotkałam się na przykład, że osoby blond kupowały właśnie opium, takie właśnie gęste, ociekające zmysłowością i bardzo dobrze się w niej czuły. Także ja myślę, że najlepszym tutaj takim uwarunkowaniem jest nasze pH skóry, ta kwasowość, te jakieś genetyczne uwarunkowania też hormonalne, bym powiedziała. No i oczywiście tutaj tłustość skóry, bo na tłustej skórze te zapachy będą ewoluować i utrzymywać się dużo, dużo jakby dłużej. Takie masło myślane wyszło, będą właśnie utrzymywały się długo w porównaniu z suchymi skórami. Dlatego na przykład przy suchych skórach ja zawsze polecam używanie balsamów albo jakichś takich mieszania nawet z olejkami. Czemu nie, żeby ten zapach ewoluował i utrzymywał się dłużej. Nie wiem właśnie, jakie jest Wasze zdanie. Jestem właśnie bardzo ciekawa, bo tak mi przyszło właśnie dzisiaj do głowy, żeby zrobić taki odcinek i na przykład sklasyfikować pewne zapachy, zakładając, że jesteśmy blondynką albo brunetką. Oczywiście tutaj chętnie bym zrobiła taki odcinek też dla osób, które na przykład mają rude włosy, która z Was by mogła powiedzieć, no ale ja mam siwe, to jakie powinnam nosić perfumy? Takie zadzielone pytanie, ale oczywiście gdzieś tam w naszej głowie, tak sobie myślę teraz, jest takie usystematyzowanie właśnie, że te perfumy należą się blondynce, te brunetce, a te na przykład rude, takie bardziej ekstrawaganckie, czy na przykład w takich zadzielonych opakowaniach byśmy przypisały właśnie do kobiet rudych, czy właśnie brunetek. Jak myślicie, czy jest coś takiego właśnie w naszej naturze, że kładziemy ten stereotyp i jakby tak odzwierciedlamy te zapachy, znaczy tak postrzegamy, może nie odzwierciedlamy te zapachy. Jak uważacie, czy u Was się to sprawdza, że właśnie jesteście brunetkami i poszukujecie właśnie gęstych, korzennych, orientalnych zapachów albo bardziej takich gourmand słodkich, a blondynki właśnie zatrzymują się w takich świeżych, owocowych i lekko kwiatowych zapachach, czy tak jest? Bardzo mnie to ciekawi. Zapraszam Was właśnie do zostawienia komentarzy. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał i lajkujcie. I to by było tak na tyle. Ja oczywiście mogłabym w tym odcinku wybierać
dobierać, które perfumy byśmy widziały dla blondynek i dla brunetek. Byłaby to lista nieskończona, bo tych zapachów jest mnóstwo. Ja mniej więcej dotknęłam tego jakby tematu, a jest to temat bardzo ciekawy, uważam się, i dlatego chętnie poczytam Wasze wypowiedzi. I być może powinno się zrobić taki odcinek, i może ja zrobię, że na przykład będzie osobny odcinek zapachy dla blondynek, w cudzysłowie oczywiście, zapachy dla brunetek. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!